I co, jak woda? Kochani, dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym vlogmasie na naszym kanale. My już wstaliśmy, ogarnęliśmy się i zaraz idziemy po maseczki do snurkowania, ponieważ jest tak piękna pogoda. Mamy tutaj w ogóle najpiękniejszą rafę w okolicznych atolach. Atole to są takie zgrupowania wysp. Zespoły wysp. Zespoły wysp, na których są oczywiście hotele w większości. No i tutaj mamy za nami właśnie najpiękniejsze rafy. Także idziemy po maseczki i wskakujemy do oceanu, żeby podziwiać te piękne widoki. Zabraliśmy ze sobą też takie case'y na telefon. Także mamy nadzieję, że uda nam się pokazać Wam ten piękny podwodny świat. Ja się z Wami żegnam, nie przedłużam i widzimy się w kolejnym wejściu. A tak wygląda główna część wyspy, gdzie znajdują się bary, restauracja, recepcja. Tutaj po lewej stronie mamy sklepik, do którego się właśnie wybieramy. To są jakieś ubranka, kremy do opalania, różnego rodzaju gadżety, pamiątki, magnesy i również sprzęt do snurkowania. I żeby nie było, że nasze vlogmasy nie mają świątecznego klimatu, zobaczcie, jaka świąteczna promocja tutaj jest do zdobycia. Kupując jedną butelkę Meota można wygrać tygodniowy pobyt. Także tak to wygląda. Idziemy. Czy ty myślisz, Przemysław, że nam się uda coś tutaj wygrać? Ale to by się chyba jeszcze te kolana nie rozprostowały od rana. Jak mi się nie rozprostowały? No idziesz jak taka czapla. Nie stresuj mnie za każdym razem, normalnie idę. No to dajcie znać, czy to jest normalny chód. Nie mogę się teraz opanować. Tak, zobaczcie, kupiliśmy takie maseczki do snurkowania. Wyszły one dosyć drogo, bo jedna taka maseczka $50. Nietoperz poleciał. A naprawdę? Tak. One wielkie tutaj są, nie? Jedna taka maseczka kosztuje $50, więc no stosunkowo drogo. Więc jakbyśmy się pewnie przygotowali wcześniej, albo wiedzieli, że po prostu no, planujemy takie w czasy, to byśmy... No, byśmy kupili wcześniej i dużo taniej. Rozmawialiśmy już na ten temat po ostatnich naszych przygodach ze snurkowaniem w Egipcie, które były rok temu. No, ale no niestety, jak się nie ma w głowie, to niestety trzeba wtedy... Przemysław, już bez przesady. Możemy sobie chyba na to pozwolić. Idziemy teraz łowić. Przyszliśmy właśnie na lunch, ale z tego względu, że nie jesteśmy głodni, zorganizowaliśmy sobie owocki. Zobaczcie, dla Patrycjusza przyniosłem jego ulubiony owoc. Ale to gdzieś pan z zaplecza ci chyba przyniósł, bo tutaj nigdzie tej marakuji nie było. Zamówiłeś specjalnie? Tak, zamówiłem specjalnie marakuję. Możemy się teraz rozkoszować owocami z takim pięknym widokiem. Coś niesamowitego, a dla was jeszcze taki widok. Zobaczcie, jak sobie Patrycjusz żłopie tutaj browarka. Przemysław, to nie jest żadne piwo, w sensie to jest piwo, ale to jest piwo ze Sprite'em, to jest najlepiej taki chłodzący napój, jaki można sobie podczas takiego upału zamówić, także polecam i wasze zdrowie. Panie turysto, tak narzekałeś, że żadnych więcej wylotów, żadnych więcej wycieczek, że jesteś zmęczony i co? Ja już to wszystko cofam. Muszę wam, kochani, powiedzieć, że to była najlepsza decyzja i Przemysław, tobie należą się ogromne podziękowania, bo gdyby nie ty, to ja w życiu bym się nie zdecydował i byśmy nie byli w tym raju. Nie wiem, czy tutaj widać dobrze, ale zobaczcie, wszędzie tutaj mamy tak piękne kadry, jest tak uroczo, ale zastanawiamy się wszędzie, gdzie nie podejdziemy, gdzie nie usiądziemy, czy ktoś nas nie policzy zaraz za to, że siedzimy w tym miejscu.
Przed chwilą chcieliśmy sobie wziąć owocki, wziąć piwko i usiąść przy stoliku na zewnątrz i od razu pan do nas podszedł. Czyli dosłownie jeżeli... 2 metry dalej od miejsca, w którym siedzieliśmy pierwotnie. Pan powiedział, że jeżeli chcemy, to musimy zapłacić i możemy sobie wtedy dowoli siedzieć, a to było naprawdę stolik obok, tylko wysunięty delikatnie bardziej na zewnątrz, także jest tutaj naprawdę bardzo fajnie, ale trzeba przygotować swój portfel na spore wydatki. Nie chcę ci przeszkadzać, ale zobacz, co tam się dzieje z tyłu. O, kajaki ruszają. Coś ci się przypomina? Przypomina mi się, ale wszyscy na pewno będą chcieli, żebyśmy znowu na te kajaki poszli i pójdziemy, ale ja już jestem tak zaznajomiony i tak obcykany w tych kajakach, że no to już nie będzie takie. To weźmiemy teraz 2 jedynki i zrobimy wyścigi. Jakby to powiedziała Anetka, Paranormal Activity 2. Odstawimy tutaj na bank. Siedzimy sobie na tej bujance i tak myślimy i marzymy sobie, że naprawdę fajne mamy to życie, co Przemysław? Fajne. Chcielibyśmy, aby każdy mógł korzystać z tego życia, aby każdy miał taką... Żeby chociaż raz mógł ktoś tutaj przylecieć i zobaczyć, jak jest tutaj cudownie i wyjątkowo. Ponoć po wakacjach na Malediwach nie ma nic piękniejszego, nie ma nic ładniejszego. Tutaj nie do końca bym się może z tym zgodził, ale naprawdę niesamowite doznania, niesamowite widoki i takie ciepło w sercu mając się ma, będąc tutaj. Więc jeżeli ktoś będzie mógł sobie pozwolić, podkładajcie pieniądze i przyjedźcie tutaj, bo naprawdę, obojętnie na jaką wyspę, ważne, żeby były to Malediwy. Zobaczcie, jakie małe stworzonka chodzą tutaj po plaży. Mały, biały krabik. Szuka pewnie swojej muszli, szuka swojego domku. Zobaczcie, tu jest jeszcze mniejszy. Ja cię kręcę, żeby tego na żadnego nie nadepnąć. No chodź tutaj, uśmiechnij się ładnie do kamery. My właśnie wychodzimy ze snurkowania, ale było fajnie, co? Ryba mnie upierdzieliła. Chyba ty sobie żartujesz. Naprawdę. Boże, one się tak, Przemysław, tutaj rzucają. Mi się w ogóle... Zobacz, widzisz? No tu. nie widzę. O matko, jakie masz czerwone, krew no. ci leci. Nie no, gdzie krew mi leci? Przemysław, krew ci leci, ja mdleję. Naprawdę bardzo fajnie. Tu są w ogóle takie piękne, kolorowe rybki. Tutaj, z tej strony już jest troszkę głębiej. I woda już jest taka... mętna, już nie ma takiej widoczności, spojrzałem tylko do góry, a tam były takie długie ryby z takimi nosami, one wyglądały trochę jak węgorze. I mnie tam zawołałeś. Tak. Ja wam, kochani, muszę powiedzieć, że troszeczkę się boję. Jeszcze teraz jak ta ryba Przemysława ugryzła, one na pewno nie są groźne. Ale wiesz co, to była najładniejsza rybka, no bo taka malutka, taka błękitna, z żółtym takim ogonkiem, naprawdę. No one tutaj skaczą. Zobaczcie, widzieliście? To ryba skoczyła tam. Nie, to cała łowica jest, zobacz, nie wiem, czy to widać tu. Musimy, Przemysław, wziąć to nasze etui na telefon tak. I jutro, kochani, tak. W kolejnym vlogmasie możemy się umówić tak, że w kolejnym vlogmasie z tego raju nagramy dla was podwodny świat, żebyście też mogli to wszystko zobaczyć. Przemysław, będziesz żył, mam nadzieję, że ci tylko ręka nie spuchnie. Nie, no to jest coś niesamowitego, zobaczcie, one się wszędzie tutaj rzucają. Ale niesamowicie, co? Można patrzeć i patrzeć na te rybki. Przepiękne one są, ale przypomniało mi się, jak byliśmy w Egipcie. Pamiętasz, jak pierwszy raz snurkowałeś, jak wrzuciliśmy cię do wody i dostałeś prawie hipotermii. Ta woda była tak lodowata. Nie, to nie była woda, bo mi było generalnie ciepło, tylko to był pierwszy raz, kiedy skoczyłem do takiego otwartego
morza jeszcze jakoś tak, nie wiem, no przeraziłem się po prostu, dostałem ataku paniki, jakoś tak ta głębia tej wody mnie przeraziła. Ale też naprawdę było tam zimno, więc myślę, że troszkę też taki dyskomfort nie, to spowodowało. To był dla ciebie dyskomfort, dlatego ty się nie zdecydowałeś tam skoczyć. Tutaj jest o tyle fajnie, bo wiem, że jest to molo i czuję się tak pewnie, wiesz, że to jest... No tak, że zaraz jak w razie czego braknie ci tchu, możesz szybko wrócić. Tak, a jednak z tą łódką to tak nie wiedziałem, czy uda mi się na nią wejść, czy nie. Może zobaczcie. Jakie wielkie, jak one w takim okręgu pływają. Widać to w kamerze? Widać, widać. Zbliż się może tutaj troszeczkę. O matko, to są rekiny? Nie, to nie są rekiny. O matko, Jezus, to jest niesamowite. No jak one by mnie tak obkrążyły, to ja bym no narobił w... i pożywienie by miały. Patrycjusz na tym wyjeździe obiecał mi, że będzie uprawiał różnego rodzaju sporty i zobaczcie, zaczynamy od pierwszej aktywności sportowej. Jak tam Sokole Oko? Bardzo dobrze. Tak? Przemysław daj żyć. Zobaczcie Sokole Oko, jak tutaj próbuje mnie ograć. Przemysław, jak ci idzie? No, lepiej niż tobie na pewno. No Przemysław, ty już nie bądź taki. Ja nie wiem, co się z tobą dzieje, albo musisz zmienić okulary, bo robisz, nie robisz nic innego, tylko wbijasz białą bilę dookoła. Przemysław, to dzisiaj no. Po prostu jest nie mój dzień. No, no ale powiedz, że cię ogrywam za każdym razem. No nie wiem, nie kłam tutaj naszym. Przemysław, no. Proszę cię powiedzieć prawdę. No, wyobraźcie sobie, że Patryk wczoraj też grał w tym, w okularach przeciwsłonecznych. Była bila brązowo-czarna i granatowa i nie potrafił rozróżnić, którą ma teraz bilę. No wtedy to się przyznaje. No. Ale kto wygrywa za każdym razem? Przemysław. Idź ty. No i chyba zagadka rozwiązana. Lampki zakłada się od góry, nawet na palmach, ale zobaczcie. My czekamy, aż się rozbłyśnie to piękne drzewo. Tutaj zobacz, jaką girlandę założyli. Jak ci się podoba? Niech mi ktoś do cholery powie, jak to jest, że ja zawsze zamówię sobie jakiegoś takiego beznadziejnego drinka, a Przemysław, zobaczcie, jak król życia po prostu w kokosiku. Co to jest, Przemysław, za drink? Nie denerwuj mnie, proszę cię, Przemysław. Przepyszne, ale tobie by nie smakował, bo jest kokos w środku. Aj, ale dla takiego wyglądu, no zobaczcie, co to jest? Co to jest? To wygląda, jakbym zrobił po prostu to sam. No, ale to, Przemysław, ciebie tutaj wszyscy uwielbiają, więc mnie to nie dziwi, że ty masz tutaj takie chody. Pyszne, naprawdę. Spróbuj. Aj, co, jak on smakuje? Tak opisz mi. Kurde, co chcę powiedzieć? Troszkę smaku Malibu, ma troszkę ananasa, triple sec, więc jest taki, no dla mnie egzotyczny, wygląd też egzotyczny, jest dla mnie przepyszny, ale myślę, że tobie nie będzie smakował. Ja muszę ci, Przemysław, zrobić z nim zdjęcie, bo wyglądasz naprawdę jak król Julian. Możesz podtrzymać mojego kokoska. Kochani moi, ja się będę już z wami żegnał. Ja powiem wam szczerze, że nie wiem, co z tym Przemysławem jest nie tak, ale on cały czas mnie strofuje, cały czas mi mówi, nagrywaj, rób to, rób tamto, idziemy nurkować, idziemy plażować. Teraz powiedziałem mu, żeby wypchał się sianem i poszedł sam. Stwierdziłem, że mam teraz dosłownie minutkę dla nas, dla was, żebyśmy mogli się w spokoju pożegnać, żebym podziękował wam za ten cudowny czas. Kochani, ja wiem, że to nie jest taki vlogmas, jakbyście oczekiwali, ale pamiętajcie, że przez ostatnie prawie 2 tygodnie byliśmy w górach. Było świątecznie, było zimowo, było naprawdę fantastycznie i rodzinnie, a teraz mamy czas dla siebie, odpoczywamy, opalamy się. Bardzo dużo też pytań pojawiło się, czy będziemy na święta w Polsce. Oczywiście, że tak, nie spędzimy ich co prawda w domu, ale całą rodziną udało nam się zorganizować wyjazd i razem wszyscy wyjeżdżamy. Także bądźcie koniecznie z nami. Ja wam teraz już naprawdę dziękuję z całego serca, że tutaj ze mną z nami jesteście. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, ponieważ
ponieważ dążymy do 40 tysięcy followersów, subskrybentów, czy jak się to tam zwie. Nie jest to jakby, sama nazwa nie jest dla mnie istotna, ale ważne jest dla mnie to, żeby coraz więcej takich cudownych dusz tutaj z nami było. Także dziękuję Wam raz jeszcze, kliknijcie subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia, kochani, pa! I żeby nie było, że jestem gołosłowny, zobaczcie, jak tam pływa. Przemysław, ja myślałem, że ty masz maseczkę do nurkowania. Nie mogliśmy jej wydobyć z apartamentu. Oczywiście zawsze jak wracamy do naszego domku, do naszej willi, czy jesteśmy gdzieś indziej w hotelu, pan albo pani wtedy sprząta i jesteśmy uziemieni, nie możemy nic zrobić. Przemysław, tu jest wody po kostki, a co ty cudujesz? Zawodowym pływakiem. Pokaż swoje ponętne ciało, nie wstydź się. Przemysław, to jest piękne zakończenie tego odcinka. Możesz się pożegnać z naszymi kochanymi widzami. No, rękę możesz już wyżej wystawić. Daj buziaczka. Pa!